Wydarzyła się dziwna rzecz, trochę z mojej winy. Na szybkiej partii zauważyłem, że czasami mamy żółte światło, które testujemy na niektórych OS-ach jako system. I już w Meksyku na odcinku testowym miałem to światło na środku i mnie zdekoncentrowało. Schowaliśmy to trochę to światło, ale przez skok zauważyłem, że się świeciło i trochę mnie zdekoncentrowało i było to pierwsze dohamowanie po długiej, szybkiej partii i niestety na tych oponach, które mieliśmy, wyglądały one jak sliki po długim OS-ie. Dotknąłem hamulcy i auto po prostu w ogóle nie miało przyczepności i wypadliśmy z drogi. Jak poważne uszkodzenie samochodu? Wszystko ok, poza blacharką i oczywiście zawieszeniem, ale klatka jest cała, także wszystko ok. Oczywiście nie możesz być zadowolony z tego, co się wydarzyło na koniec, ale dzień jak na razie mimo wszystko chyba udany. Ja jestem zadowolony tak naprawdę. Niestety są takie małe rzeczy jak właśnie te, które trzeba przypilnować bardziej. Wychodzi trochę wyścigowe ten, że ja po prostu każda rzecz, która się dzieje poza jazdą, mnie trochę zbyt dekoncentruje. Tutaj po prostu za późno zahamowałem do przyczepności. Nie zahamowałem później niż pętlę wcześniej, ale opony, mieliśmy miękkie opony, które zostały kompletnie zniszczone. Wyglądały jak one sliki. Z takiego dużego dohamowania niestety nie zahamowałem się.